to kolejny polta. Dość ciekawy bardzo. Stanisław Kowalski. Stanisława Kowalskiego poznałem już z około 20 lat temu, może z 17. Po którymś występie, nie pamiętam, czy to było Trójmiasto, czy Włocławek, podszedł do mnie pewien człowiek. Się zapytał, czy bym nie miał ochoty napisać do jego tekstów jakiejś muzyki. No, powiedziałem, że pewnie, że tak, czemu nie. Żeby mi podesłał te teksty, to nie było wtedy jeszcze Facebooka i takich innych rzeczy, więc to poszło listownie. No i po jakimś czasie faktycznie dostałem przesyłkę do domu. No, przyszły wiersze Stanisława Kowalskiego z adnotacją, że mogę, że tak powiem, do nich pisać, co mi się tam żywnie podoba. No i tak powstało kilka pierwszych piosenek, ponieważ, tak jak mówię, nie było to czasów Facebooka. Gdzieś mi tam adres zwrotny zaginął, że tak powiem. Nie miałem jak mu tej piosenki wysłać z powrotem, bo zawsze mam taki zwyczaj, że jak już napiszę piosenkę do czyjegoś tekstu, jeżeli ów poeta żyje, to mu wysyłam. No i on sobie tam wtedy ocenia, sprawdza, czy to o to chodziło poecie, czy nie. No i to temu Stanisławowi Kowalskiemu nie miałem okazji tak zrobić, bo się nie udało. No i parę miesięcy temu padło na pomysł, że no, Facebook jest, sprawdzę, czy gościu nie istnieje na Facebooku. No i co? I okazało się, że istnieje. No to wysłałem mu te piosenki, tam odezwałem się, że tutaj Mariusz Dawin, który 17 lat temu dostał te wiersze, no, że tutaj piosenki powstały, no i podesłałem. No, spodobały mu się chyba, bo Stanisław Kowalski zaczął mi wysyłać kolejne teksty. No i w ten sposób, że tak powiem, współpraca nasza się gdzieś tutaj zacieśniła niejako. Powstają kolejne, że tak powiem, piosenki do jego wierszy. No i tutaj też mam w planach, że tak powiem, gdzieś tam w jakiejś niezbyt odległej przyszłości zrobić cały album z jego tekstami. Dzisiaj zaprezentuję wam kilka jego wierszy. No, sami ocenicie. Mi one się podobają. Pierwsza zamienna.